No dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, dzisiaj w troszeczkę innym miejscu i ze skrzypcami. Od 4 miesięcy chyba prosicie mnie, żebym nagrała filmik, jak sobie radzę ze stresem, czyli tremą sceniczną. I tu się zaczyna bardzo, bardzo ciekawa historia, ponieważ ja tak naprawdę odkąd pamiętam, raczej się nie stresuję. Ja wiem, to brzmi tak, jakbym w ogóle, no wiecie, no tutaj wszystko umiem, zawsze świetnie mi wychodzi, jestem taka genialna. Nie. Nie, ja po prostu, że tak powiem, mam swoje sposoby na tremę. Poza tym, faktycznie mój organizm ma w sobie coś takiego, nie wiem, czy genetycznie, czy nie. We mnie ten cel, ten koncert do zagrania wywołuje wyłącznie taką dużą dawkę, taki zastrzyk adrenaliny. I to jest wszystko. Taka adrenalina, która mnie motywuje, czyli wiecie, to jest tak zwany stres pozytywny, bla bla bla. Jak jest go za dużo, to jest negatywny. Coś tam. Nieważne. Nie jestem biologiem ani psychologiem, więc... No. Ale miałam kilka takich sytuacji, w których myślałam, że normalnie po prostu stanę i nie wyjdę na scenę. I w tym momencie pamiętam, jakby to było dzisiaj, albo wczoraj. To było chyba w 2018 roku, jakoś w kwietniu, byłam wtedy na kursach muzycznych i miałam zagrać po raz pierwszy trudną sonatę skrzypcową na skrzypce solo, czyli wiecie, wychodzę tylko ja i ten piękny instrument i wszyscy słuchają. To był straszny dzień. Oczywiście, dobra, potem okazało się, że w ogóle dostałam okres, ale przemilczmy ten temat. Słuchajcie, miałam wyjść za 15 minut. Oprócz tego, że stresowałam się cały dzień i poprzednio również, to myślałam, że te 15 minut po prostu... Ja tam zeszłam, prawie zeszłam, naprawdę, słuchajcie. A byliśmy w Niemczech, więc musiałabym się dogadywać półprzytomna jeszcze po niemiecku. Wyobraźcie to sobie, no horror. W każdym razie miałam te 15 minut do koncertu i się poryczałam. Autentycznie. Wpadłam w taką histerię. Wiecie, od razu się wszyscy zlecieli. Tutaj Niemcy, tu Holendrzy, tutaj Polacy. Na szczęście miałam przy sobie przyjaciółkę, która po prostu ze mną była. Dostałam tyle wsparcia, że wyszłam na tę scenę i zagrałam od początku do końca. Słuchajcie, przepięknie było. Znaczy, przepięknie było. Po prostu nie stanęłam w połowie i nie pomyliłam żadnych nut za bardzo. I po prostu zagrałam od początku do końca, tak jak można zagrać w miarę przyzwoicie. Ale tamte emocje, ten stres, że nie dam rady, to poczucie, że jestem za słaba, nie ćwiczyłam, jestem nieprzygotowana, w ogóle to jest takie trudne, ja już nie dam rady, ja już nie mogę. To był horror. I właśnie dlatego po takim bardzo długim wstępie przejdźmy może do tego, co zrobić, żeby stresować się mniej. Albo w ogóle ograniczyć ten stres do takiego minimum, jakby go prawie w ogóle nie było. Po pierwsze, musicie być przygotowani wcześniej. No umówmy się, jeżeli nie ćwiczyliście w ogóle, a mi się czasem zdarza, szczególnie przez ostatnie 2 lata, to stres, że wam nie wyjdzie, jest w cholerę duży. Naprawdę. I jakby, no jeżeli po prostu nie ćwiczyliście, nie jesteście pewni, nie macie tego pod palcami wszystkiego, no sorry, ale nie ma się w ogóle czego spodziewać, że będzie genialnie. Jasne, okej, możecie się spiąć i będzie naprawdę spoko, ale genialnie nie będzie. Bo jeżeli wy się stresujecie, że nie pamiętacie nut, albo boicie się, że w ogóle nagle zapomnicie w ogóle co gracie, przygotowanie, najważniejsza rzecz. Poćwiczcie przynajmniej tydzień przed koncertem, chyba że macie coś bardzo trudnego, to wypadałoby również troszeczkę wcześniej zacząć. 2. Słuchajcie, wielokrotnie jak gram na koncertach takich łączonych, gdzie są również inni wykonawcy, widzę, że ludzie siedzą w telefonach. Słuchajcie, serio. Jakby zamiast posiedzieć w ciszy przy instrumencie, siedzą przy telefonach. Rozumiem, bo ja też czasem słucham muzyki innej, nie tej, co muszę ją właśnie zagrać i wykonać za chwilę. Ale jeżeli ktoś scrolluje Instagrama, uwierzcie mi, choć może się wydawać, że to resetuje nasz umysł, tak naprawdę on nas po prostu ogłupia. I dodatkowo wywołuje w nas jeszcze większe poczucie stresu. Szczególnie
gdy odkładamy ten telefon i nagle musimy się skupić na graniu. Sprawdziłam. Wiecie co, że jak nie korzystam z telefonu dwie godziny przed koncertem, to lepiej mi idzie? Nie wiem, to jest może kwestia zafokusowania po prostu na tą muzykę, czy na to dzieło, które macie wykonać. Ale naprawdę, telefon, i to jest potwierdzone badaniami, no niestety, ale jakby nie redukuje poziomu stresu, tylko jeszcze bardziej go podbija do góry, a przecież nie o to chodzi. Dalej, kolejna rzecz, która może wpływać na tremę, to jest jedzenie. Serio. Wyobraźcie sobie, że najecie się przed koncertem. Albo, że nie zjecie nic, bo to zależy od osoby, no nie? Każdy lubi co innego. Niektórzy nie są w stanie jeść cały dzień przed koncertem, niektórzy jedzą do ostatniej chwili. Okej, tylko musicie znaleźć po prostu to, jak Wy lubicie, to co Wam służy. Bo jeżeli najadacie się na zasadzie muszę się najeść, bo normalnie zemdleję, ale potem jest Wam niedobrze i po prostu lecicie do toalety, żeby się tego pozbyć, bo nie jesteście w stanie tego przeżyć, no to coś jest nie tak. Więc musicie sobie jakby sprawdzić po prostu, no tutaj metodą prób i błędów, niestety, bardzo przepraszam, co Wam pasuje, co Wam odpowiada, a co nie. Ale to jest trudne, ja wiem. Tylko pamiętajcie, żeby jakby działać w zgodzie ze sobą. Ja akurat mam tak, tutaj mogę Wam powiedzieć, że tak na około godzinę, półtorej przed koncertem raczej nie jem, bo po prostu wtedy się skupiam na trawieniu i spada koncentracja. Kolejna rzecz, picie. Słuchajcie, jak się napijecie litr wody tuż przed samym koncertem, to jest szansa, że nagle w trakcie na przykład drugiej części danego koncertu zachce Wam się do toalety. Trochę głupio. Trochę bardzo. No ale dobra. Uznajmy, że jesteście w stanie to przeżyć. Słuchajcie, po pierwsze, jeżeli się zapijemy za dużo wody czy czegokolwiek innego, może nas po prostu boleć brzuch i to jest kolejna sprawa, gdzie taka jakby fizjologia i fizjonomia po prostu grają mega dużą rolę. Bo tak jesteśmy po prostu skonstruowani. Więc tu też musicie sprawdzać, próbować. No ale jednak takie prawdy oczywiste sobie gdzieś tam przyswoić naprawdę pomaga. Z ręką na sercu. Kolejna rzecz. Słuchajcie, jeżeli jesteście takim typem jak ja, to potrzebujecie ludzi, ale do pewnego momentu. Nie przeszkadza Wam na przykład tłum wokół, ale Wy jesteście we własnym świecie. Ja po prostu w pewnym momencie otaczam się taką bańką i jestem w ogóle totalnie gdzie indziej. Jestem w świecie utworu. U mnie jest bardzo, bardzo słynny etap chodzenia. Słuchajcie, ja w pewnym momencie zaczynam robić coś takiego. I tak chodzę. W jedną i w drugą. I w jedną, i w drugą. Po czym wychodzę na scenę język? To jest taka naturalna reakcja mojego organizmu, ale na przykład mój brat z reguły, jak ma zagrać koncert, to siedzi w jednym miejscu, gapi się i to jest wszystko. On po prostu siedzi i się patrzy. Albo zamyka oczy. A ja nie! Dlatego to jest kolejna rzecz, kiedy każdy z nas jest zupełnie inny i każdy musi sobie znaleźć takie sposoby, ale właśnie chodzenie, skupianie się, możecie robić jakieś delikatne ćwiczenia rozluźniające, cokolwiek. Kolejna rzecz, mega, mega, mega ważna. Oddychanie. Jak zapomnicie oddychać, to wejdziecie na scenę i się przewrócicie. Oddech jest bardzo ważny, dlatego że musicie znaleźć jakby swój rytm. Ja lubię po prostu oddychać tak na zasadzie, wiecie. I to jest naprawdę pomocne. Nie zapominajcie oddechu. Oprócz tego, mi zawsze bardzo pomaga wsparcie innych ludzi. Na zasadzie ktoś, kto właśnie ze mną posiedzi, potrzyma rękę, za rękę, powie, że będzie dobrze, bo umiem, jestem przygotowana, na pewno będzie super i chodzi o to, żeby porwać tych ludzi. Cel. Czy wychodzicie po to, żeby zagrać perfekcyjnie i żeby ludzie stwierdzili: tato gra perfekcyjnie. Wow. Nie było w tym w ogóle emocji, ale wow. No chyba, że chodzi Wam o to, żeby zagrać naprawdę świetnie, może nie każdą nutę wygrać nie wiadomo jak fenomenalnie, ale żeby ludzie mieli takie
Nie wiem, co się stało. Nie wiem, o co chodziło. Ale tu, w sercu, czuję takie coś. Dla mnie muzyka jest po prostu takim środkiem, dzięki któremu mogę przekazać swoje emocje, jakąś historię opowiedzieć. Przekazać swoje doświadczenia, swój ból, swoją radość, swoje szczęście. Wszystko, co mam w sobie, przez muzykę. I ja, wychodząc na koncert, nie myślę o tym, czy zagram perfekcyjnie. No, chyba że właśnie gram coś pierwszy raz i po prostu jestem przerażona, bo nie wiem, czy mi wyjdzie. Ale z reguły, jak wychodzę na przykład z jakimś utworem już któryś raz z rzędu, to moim największym celem jest to, żeby po prostu poruszyć ludzi. I żeby ich złączyć w taką jakby jedność, słuchaczy, wiecie, żeby po prostu wszyscy nagle poczuli się tak samo dobrze, tak samo błogo, tak samo pięknie. Chyba że utwór jest właśnie taki, że ma po prostu totalnie rozwalić bank i ludzie mają wyjść na zasadzie jak z filmu Joker, no nie? No to okej. Cel jest bardzo ważny i musicie go sobie zwizualizować. Oprócz tego, powiedzcie sobie, co może się stać najgorszego? Okej, nie wyjdzie wam koncert i co z tego? Co z tego? To nie jest koniec świata. Nie wyszedł wam jeden koncert. Słuchajcie, nawet najlepsi, no po prostu nawet mistrzowi wiolinistyki, nie wiem, jacykolwiek, nigdy nie grają idealnie, bo tak się po prostu nie da. Tak się nie da. Więc skoro nawet mistrzom czasem nie wychodzi, to wam też nie musi. W sensie, trzeba się starać, żeby wychodziło jak najlepiej, ale dajmy sobie trochę luzu. Także może nie wyjść. To jest jeden z wielu koncertów. Będziemy grać jeszcze dużo koncertów i naprawdę będzie lepiej. Poćwiczymy, będziemy wtedy wiedzieli, co nie wychodzi na scenie, a już wiadomo, że jest różnica między tym, co wychodzi w domu, a co wychodzi na przykład na lekcji. To są doświadczenia. Każdy koncert jest po prostu doświadczeniem, z którego możecie czerpać i brać na przyszłość, a potem przekazywać to reszcie, w jakikolwiek sposób, jak tylko będziecie chcieli. I ostatnia rzecz, partnerowanie. Ja zawsze uważam, że najgorzej i tak mają pianiści, czy po prostu ci ludzie, którzy nie mają dostępu do instrumentu. Ja zawsze wychodzę z tym wspaniałym człowiekiem, mężczyzną, nie jest to człowiek ani mężczyzna, z tym wspaniałym instrumentem, który ma duszę, to jest Gustaw. I ja z nim jestem zawsze przed koncertem. Ja go czuję, tak? Ja go mam tu, ja go mogę sobie tak przyłożyć. I ja po prostu mam z nim więź. Wy musicie czuć partnera, czyli właśnie instrument, na którym gracie. Musicie wiedzieć, jak z nim współpracować, jak on będzie reagował, na jaki dotyk. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale instrumenty są prawie jak ludzie. No nawet mówię, ma duszę, tak? Po prostu musicie wszystko sobie dokładnie opracować, począwszy od przygotowania, poprzez wizualizację, sprawy fizjologiczne. No i właśnie, połączenie z muzyką i instrumentem, ponieważ jak wychodzicie na koncert, to muzyka jest najważniejsza. Nie wy, nie wasze pomyłki, ale muzyka. I jeżeli będziecie nad tym pracować, to wszystko powinno być dobrze. A no i oczywiście, jak wam to nie pomoże, taka własna praca, ja zawsze bardzo serdecznie polecam, pójście do psychologa, do terapeuty, ponieważ to jest naprawdę świetna sprawa i również za darmo można znaleźć fantastycznych ludzi. Także mam nadzieję, że pomogłam. Jeżeli nie, odsyłam do specjalistów i widzimy się już niedługo. Żegnamy się z wami. Pa!